Hej, czołem. Dzisiaj pogadamy sobie o jednej śmiesznej rzeczy, a mianowicie o tym, jak jednostka wojskowa, żołnierze na służbie reagują wobec cywili, którzy kamerują obiekt wojskowy z zewnątrz, czyli z ulicy, tak? A konkretnie chodzi oczywiście o materiał audytu obywatelskiego, który pokazał, jak wojsko samo potrafi się zaorać, nie? Jak to się mówi, i sami z siebie robią po prostu ludzi niekompetentnych. No bo to nie o to chodzi, że on ich wyśmiał, tylko oni sami z siebie zrobili pośmiewisko. No niestety tak było i warto sobie ten temat przeanalizować, no bo skąd to się w ogóle, dlaczego tak się w ogóle dzieje, nie? W ogóle ja przybliżę sytuację, jak to było, nie? Bo przecież tutaj dwóch szeregowych, na filmie widzimy, jak dwóch szeregowych wybiega do cywila, który kameruje, czyli pan audyt obywatelski, który postanowił właśnie nagrać reakcję, czyli wybiegają z jednostki na zewnątrz, będąc na służbie. To prawdopodobnie tych dwóch szeregowych, to oczywiście pewnie mieli służbę pododdziału alarmowego. Skoro dwóch szeregowych, no to tak oceniam, że mają maksymalnie 2 lata służby. Maksymalnie 2 lata służby, bo po tych 2 latach przeważnie już ten szeregowy, o ile był grzeczny, o ile nie miał jakichś tam postępowań dyscyplinarnych, no to wtedy się dostaje awans na starszego szeregowego mniej więcej po 2 latach. Można szybciej oczywiście. Dlatego mówię, że to jacyś młodzi żołnierze, którzy po prostu posłuchali się bezmyślnie swoich przełożonych, którzy też bezmyślnie coś tam, jakieś polecenia wykonali, nie przemyśleli, nie pomyśleli, a przecież wiadomo, że kanał Audyt Obywatelski nie działa od tygodnia, tylko to jest, można sobie obejrzeć i każdy powinien gdzieś tam, nie tylko TV PiS i jakieś inne dziwne media, TVN-y, Polsaty oglądać, tylko czasem można wejść w YouTube'a, czegoś się mądrego nauczyć i wiedzieć, jak reagować w pewnych kryzysowych sytuacjach, a taka sytuacja kryzysowa właśnie wynikła, że cywil kameruje jednostkę. No straszne, nie do pomyślenia, w tych czasach, wojna, gdzie tutaj? I po prostu dwóch panów szeregowych pewnie wysłali młodych, no bo dowódca pododdziału alarmowego poleciał, dobra, młodzi, idźcie, ogarnijcie, nie? Wybiegli. Dobrze, że tutaj audyt obywatelski się postawił, bo jakby to był gość, który rzeczywiście nie ma, że tak powiem, nie umie powiedzieć, co on tu robi i na jakiej podstawie, no to może jeszcze by go wzięli na glebę, skuli i do jednostki zaprowadzili. Nie wiem, ale dziwnie, śmiesznie to wyglądało. No jakby to był, mówię, ktoś inny, kto nie miał do czynienia wcześniej z takimi sytuacjami, to mógłby się przerazić, że nagle dwóch żołnierzy do niego biegnie i nie wiadomo, co od niego chce, bo jesteś przestępcą, terrorystą, bo robisz legalne czynności. Ale dobra, przeanalizujmy to. Żołnierze wiedzą, dostali informacje i oni tempo to wykonują. Dlaczego? Oni po prostu wierzą, że ich przełożony jest na tyle człowiekiem kompetentnym i wierzą mu, że to, co on mówi, to jest prawda. Dlatego od razu apel do żołnierzy. Nie. To, że ktoś ma gwiazdki, to, że ktoś ma belki, to, że ktoś ma gwiazdki i wężyk, czyli jest generałem, pułkownikiem, majorem, oficerem starszym, kapitanem, oficerem dyżurnym jednostki, to, że ktoś na jakimś stanowisku jest, to nie znaczy, że on jest kompetentny. I tutaj jest nauczka dla żołnierzy. Nie wykonujcie tempo rozkazów. Przemyślcie to. Bo wy poszliście sobie, załóżmy, do jednostki, młodzi żołnierze, i oni myślą, że jak mam mundur, to mi wszystko wolno. No nie, niestety nie wszystko ci wolno. Tak jak w cywilu musisz myśleć, tak jak w cywilu musisz ponosić konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych czynów. I to, że ci przełożony mówi, że masz coś zrobić, że masz z jednostki wyjść i zatrzymać jakiegoś człowieka, no to jednak okazuje się, że to nie, że przełożony jednak też jest niekompetentny i nie zna pewnych rzeczy i jest ograniczony po prostu gdzieś tam umysłowo, jest ograniczony, bo zamiast, mówię, zobaczyć, co ja robię i zastanowić się, czy to ma ręce i nogi i czy to jest zgodnie z prawem, to tempo wydaje rozkaz, tempo wykonuje ten rozkaz. Także tutaj żołnierze, szeregowi, oficerowie, nie zawsze ufać swoim przełożonym. Widocznie, tak jak widzicie na przykładzie, warto zobaczyć, czy rzeczywiście ten rozkaz, który został wydany, jest zgodny z prawem. Także myśleć, przede wszystkim myśleć. Przełożony nie jest Bogiem, nie jest wszechwiedzący. To jest raz. Druga sprawa. Nawiązując do tego, że audyt obywatelski nie działa,
na YouTubie od tygodnia, czy od dwóch tygodni. Tylko już kilka lat z tego, co tak, no nie wiem, nie wnikałem w to, aczkolwiek ja oglądam ten kanał dosyć długo i też wspólnie z innymi widzami śmieję się z niekompetencji służb mundurowych. Tyle lat i słuchajcie, w wojsku jest coś takiego jak instruktaż do służby, bo tam później wybieg pal chorąży, starszy chorąży sztabowy, czyli cztery gwiazdeczki w ogródku, jak to się mówi ładnie, nie? Z bronią oczywiście. Pewnie służba pomocnika oficera dyżurnego. Oficer dyżurny, pewnie tam porucznik, kapitan, może major, nie chciało mu się ruszyć tyłka, albo wiedział, że z tego będzie można, bo może być niezła lipa, to wysłał pomocnika, nie? Żeby później nie ponosić konsekwencji. Także tutaj pan chorąży z bronią, dwa pełne magazynki, pistolet wojskowy, podejrzewam, może być jakiś inny pistolet, ale w każdym bądź razie z bronią palną. Wybieg do cywila. I postanowił go zatrzymać. Gdzie jest, pytam się, instruktaż do służby? A instruktażu do służby oficera dyżurnego no często udziela jakiś tam pan pułkownik, może pan major, ten szef sekcji operacyjnej, może szef sztabu udziela takiego instruktażu do służby oficera dyżurnego. I wiedząc o tym, że jednostka może być kamerowana, że taki gość jak audyt obywatelski działa w całej Polsce, jeździ sobie, kameruje różne to na instruktażu nie ma ani słowa o tym, że słuchajcie, jak gość przyjedzie z kamerą, to on to może robić. I nie reagować na takie rzeczy. Albo po prostu wyjść, grzecznie spytać, dzień dobry, co pan robi? Aha, tak, może pan to robić oczywiście, ale ma tylko z ciekawości pytamy, bo jesteśmy tutaj na służbie i się pytamy, co pan tu robi. Grzecznie, a nie od razu wybiegać, zatrzymujemy, wzywamy żandarmerię. No paranoja po prostu. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście nie bronię tych żołnierzy, którzy wybiegli, bo mogli nie wykonywać tego polecenia. A tak jak mówię, oficer dyżurny, nie? Oficer dyżurny oczywiście też jest zamieszany w to wszystko. To wszyscy po kolei są zamieszani. To, że służba dyżurna tak, a nie inaczej działa, oficer dyżurny sobie siedział i pozwolił na tą całą głupawkę, nie? Także gratulujemy oczywiście dowódcy jednostki wojskowej. No tam jest 20 brygada zmechanizowana między innymi, jakaś tam jednostka obrony terytorialnej, coś tam nie pamiętam dokładnie, ale jakaś tam jednostka ciekawa jest, także zostaliśmy, a i co jest ciekawe, jest pan zatrzymany, tam padło takie hasło, nie? Jak sobie przeanalizujecie ten film, to oni chcieli go zatrzymać, także tu już pewne rzeczy zostały niedograne zostały pewne rzeczy, bo niby go zatrzymali, niby go nie zatrzymali, do końca nie wiedzieli, co robić, no także nie wiem, oni nie oglądają, nie mają pojęcia. Także tutaj myślę, że to powinno być jak w policji, nie? Bo w policji jak audyt obywatelski zaczął działać, to w policji zaczęli mówić, słuchajcie, przyjedzie gość, zacznie coś kamerować, to macie przyjechać, grzecznie przybić piątkę i spytać się ładnie, co pan tu robi. No a w wojsku co, nie oglądają tego. Także tutaj zachęcam oczywiście dowódców jednostek wojskowych, szefów sztabów, żeby udzielali instruktaż dla pododdziału alarmowego, oficera dyżurnego jednostki, żeby nie wygłupiali się i nie robili bzdur. Chociaż już pisiorki tam jakąś ustawę przepychają, żeby można było kamerować jakieś tam dziwne obiekty. No głupia ta ustawa, ale cóż. Aczkolwiek, słuchajcie, jest pozytywnie się skończyło, bo na koniec grzecznie przeprosili. Chociaż podejrzewam, że niechętnie, ale grzecznie przeprosili. Słuchajcie, no taki, i teraz mówię, taki gość, ja mówię, młodzi żołnierze mogli tam gdzieś tam klapki mieć na oczach i tempo wykonywać jakiś rozkaz. Ale tutaj doświadczony podoficer, bo to jest najwyższy stopień podoficerski, starszy chorąży sztabowy, który ma służbę, prawdopodobnie pomocnika oficera dyżurnego. Wychodzi sobie z bronią do cywila i gościa zatrzymuje. Jest pan zatrzymany, tam z tego co słyszałem, to padły takie słowa, że jest pan zatrzymany, chociaż tam nie uciekał, a co by było, gdyby uciekał? Co tam, pan chorąży by wyjął pistolet i zaczął mu strzelać po nogach? No paranoja, dobrze, że nie uciekał, bo to nie wiadomo, jakby to się generalnie stało. I oczywiście na koniec przyjechała żandarmeria wojskowa. Link do filmu oczywiście dam w opisie pod tym moim krótkim komentarzem. Przyjechała żandarmeria wojskowa, tam był chyba pan szeregowy i pan plutonowy.
chcieli dokumenty, oczywiście audyt obywatelski też, a co panowie, co wy odpierdzielacie, no. Śmiech na sali, mi to się śmiać chciało, nie, no co wy macie do cywila, nie. No i też ich spławił generalnie, ale chłopaki też nie stawiali żadnych oporów. Na początku byli ważni, ale jak zobaczyli, że gościu się zna, no to odpuścili i powiedzieli, no rzeczywiście nic nie mamy do pana, pan robi wszystko legalnie. No i co śmieszne jeszcze na końcu było, że tam jeszcze urywek na koniec filmu, że żandarmeria udziela instruktażu szeregowym i panu chorążemu, żeby nie dali się prowokować. No i ja mam takie same pytanie jak oczywiście audyt obywatelski. Kto tutaj kogoś prowokował? Nikt nikogo nie prowokował, wystarczy znajomość przepisów. Skoro można sobie chodzić z kamerką i kamerować, bezczelnie ustawić statyw i sobie przybliżać, oddalać jakieś tam obiekty w jednostce wojskowej, skoro to jest legalne, no to jaka to jest prowokacja? To po co w ogóle ktoś się tym interesuje? Znaczy, że interesuje się to dobrze. Wyjść, grzecznie zapytać, fajkę zjarać, poklepać się po pleckach, zbić pionę, dobra, cześć, na razie, rób swoje, pokameruj i jedź w swoją stronę. No jak najbardziej. A nie po prostu reakcja, że jest w końcu akcja na służbie. Jest akcja, będziemy zatrzymywać gościa, będziemy glebować, skujemy go i będzie fajnie, dostaniemy wyróżnienia. No, na wyróżnieniach raczej to się nie skończy. Także to bzdury ze strony żandarmerii, to nie są żadne prowokacje. Prowokacja, to nie wiem, jakby próbował wejść na jednostkę, tak? No to jakaś prowokacja, że wspina się po płocie, nie? Już próbuje tam jedną nogą przejść przez płot, no to jest jakaś prowokacja. To, że gościu stoi sobie na ulicy i robi zdjęcia, kameruje, to jaka to prowokacja? Niekompetencja, także... Ja tylko mam nadzieję, że niektórzy dowódcy jednostek uczulą tych, którzy udzielają instruktażu do służby, żeby na służbie mówić. I to się skończy wtedy. I nie ma problemu. To jest jeden ruch. To, żeby każdy dowódca jednostki wojskowej przekazał na instruktażu udzielać informacji, że cywil, czy ktokolwiek inny, czy to Polak, czy nie Polak, ma możliwość kamerowania jednostki wojskowej, tego obiektu z zewnątrz. Ma możliwość. Jak wejdzie do środka, no to wtedy go można zatrzymać, czy ma przepustkę, czy nie ma przepustki, ale z zewnątrz może robić, może sobie kamerować. Także wystarczy kilka słów na instruktażu i do takich głupich sytuacji, gdzie wojsko się ośmiesza, by nie dochodziło. Słuchajcie, nie będziemy przedłużać. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, do dania łapki w górę, do napisania swojego komentarza, bo może ktoś się ze mną nie zgadza, może uważacie, że tutaj żołnierze zareagowali odpowiednio. Wybiegli, chcieli gościa tam glebować, pan chorąży sobie wybiegł z bronią palną, pilnował, żeby czasem gdzieś nie uciekł, żeby czasem gdzieś nie odszedł. No jakie jest wasze, i może macie też inne, może to, że jednak według was była prowokacja audytu, że jakaś tam prowokacja. No według mnie to nie była prowokacja, sami zdali z siebie zrobić wariatów niestety. No ale mam nadzieję, że wojsko nie będzie się zbyt często ośmieszało, no ale mając takich tutaj... Mając historyka za przewodnika, no to różnie może być z tą naszą armią. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć kanał, to oczywiście zapraszam na sklep, można sobie kupić koszulki, bluzy. Zapraszam również na szkolenia wojskowe. No i tym pozytywnym akcentem na dzień dzisiejszy po prostu to wszystko. Także dzięki, cześć i czołem.